Witam Państwa. Trochę dziś Państwa zdemoralizuję. Nie bardzo, ale właśnie trochę. Wszyscy wiemy, a przynajmniej tak nas w szkole uczą, że prawdy matematyczne są ostateczne. Kto zaś ich nie zna, albo jeszcze gorzej zna, ale nie bierze pod uwagę, bałwan jest i pała mu się należy. No niby tak. Tylko jakby nie do końca. Uczą nas na przykład, że suma kątów w trójkącie to 180 stopni, a dwie proste równoległe nigdy się nie przetną. To są zresztą, kto nie wie, zdania równoważne, znaczące to samo. Ale już całkiem dawno temu młody matematyk węgierski Janosz Bulia i troszkę odeń starszy Rosjanin Mikołaj Łobaczewski zaczęli się zastanawiać, czy to zawsze jest prawda. No i doszli do wniosku, że niekoniecznie. To znaczy tak, w naszej, tej dobrze nam znanej przestrzeni zwanej Euklidesową, tak właśnie jest, dokładnie. Ale przestrzeń, a za nią i nauka o jej właściwościach, czyli geometria, nie musi wcale być Euklidesowa. Bywają takie przestrzenie, w których suma kątów w trójkącie jest większa od 180 stopni, bywają takie, w których jest mniejsza. Co za tym idzie? Dwie proste w takich nieeuklidesowych przestrzeniach mogą się czasem przeciąć. Nawiasem mówiąc, potem się okazało, że jako pierwszy wiedział o tym już słynny książę matematyków wielki Karl Friedrich Gauss. Ale wiedza ta wydała mu się tak obrazobójcza, że schował ją do szuflady. Miano odkrywcy geometrii nieeuklidesowych przez tę małość charakteru przeszło mu koło nosa. Że to wszystko sobie trudno wyobrazić. Nie tak trudno. Proszę pomyśleć choćby o powierzchni kuli. Funkcje prostych pełnią na niej tak zwane wielkie koła, takie o maksymalnej średnicy. Łatwo widzieć, że każde takie dwa koła muszą się przeciąć, a to dowodzi, że geometria powierzchni kuli jest nieeuklidesowa. Użyłem przed chwilą jednego z ukochanych powiedzeń matematyków. Łatwo widzieć. Opowiadają, że wielki matematyk niemiecki David Hilbert w trakcie jednego ze swych doskonałych formalnie wykładów powiedział właśnie łatwo widzieć, pisząc coś na tablicy, a następnie przerwał i z ogromnym skupieniem zaczął się wpatrywać w to, co napisał. Gapił się tak podobno 20 minut, intensywnie myśląc, po czym rzekł: tak, rzeczywiście to łatwo widzieć. I kontynuował wykład. Także nawet z tym łatwo widzieć mogą być pewne kłopoty. Inne prawo, które nam wbijają w głowę, powiada, że nie wolno wyciągać pierwiastka drugiego stopnia z liczb ujemnych, bo kwadrat dowolnej liczby jest dodatni. Otóż już w XVI wieku wiedziano, że jeśli się w pewnych rachunkach nie wyciągnie pierwiastka kwadratowego z minus jedynki, on potem w dalszych obliczeniach grzecznie ginie, ale nie da się tego obejść, to pewnego typu równań nie da się poprawnie rozwiązać. Od tego zaczęła się kariera wielka zresztą liczb zwanych zespolonymi. Nie byłoby bez niej współczesnej fizyki, w szczególności zaś są one wygodne w opisie zjawisk elektrycznych. Teraz, proszę Państwa, będzie najstraszniejsze. Czasami uczeni, najczęściej nie matematycy zresztą, robią coś, co u matematyka może wywołać zawał serca. Liczą mianowicie na przykład zupełnie niezgodnie z regułami. Stosują pojęcia zupełnie z punktu widzenia matematyka bezsensowne, a rezultaty wychodzą im poprawne i ważne. Był sobie na przykład wielki fizyk. Jeden z największych, jeśli można tak powiedzieć. Nazywał się Paul Adrien Marie Dirac. No i ten pan Dirac wymyślił sobie i stosował w swoich rachunkach taką funkcję, która wszędzie ma wartość 0, poza jednym punktem, w którym jest nieskończona. Dotąd jak wszystko w porządku. Możemy taką funkcję rozważyć. Ale Dirac zażądał jeszcze, by pole pod wykresem tej funkcji, też pojęcie w tym wypadku troszkę kłopotliwe, wynosiło dokładnie 1. Otóż takiej funkcji nie ma. Taka funkcja nie istnieje i istnieć nie może. To jest absurd i brednia. A bez tego dziwadła
nie ma ważnych wyników w fizyce, które się sprawdzają w rzeczywistości. Więc jak to jest? Jest ten potwór, czy go nie ma? Jest, proszę Państwa. Tylko nie jest to żadna funkcja, ale tak zwana dystrybucja. Dirac, niezbyt sobie z tego zdając sprawę, odkrył teorię dystrybucji. To jego dziwadło nosi dziś nazwę dystrybucji Diraca i oznaczane jest grecką małą literą delta. Delta Diraca mówi się często. Ale jeśli matematykę szkolną umieścilibyśmy umownie na parterze wiedzy matematycznej, a powiedzmy rachunek różniczkowy na pierwszym, no drugim piętrze, to teoria dystrybucji trafi gdzieś na piętro 22. To już jest naprawdę nie wyższa, ale bardzo wysoka matematyka, w której, i to jest jej kolosalny urok, nic nie jest tak, jak się Państwu zdaje, w której nic nie idzie na tak zwany chłopski rozum, kompletnie nic. Zresztą, może i w życiu, mało co jest takie, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Może i w życiu warto rzucić w chłopski rozum w diabły i spróbować używać własnego. Do usłyszenia i zobaczenia. To było nasze 22. już spotkanie. Thank you.